Zabójstwo Jana Kuczaka, dziennikarza śledczego pracującego nad powiązaniami włoskiej mafii z y, urzędnikami i politykami związanymi z rządem Roberta Fico, urzędającego premiera Słowacji, y, zapowiada, że w tym kraju może dojść niebawem do... Sporych zmian na arenie, na arenie politycznej. Po pierwsze, wyrosnąć mogą na, na, na podstawie tej afery nowe siły albo wzmocnione zostać mogą siły, które odwołują się do rządów silnej ręki siły protofaszystowskie, takie jak Partia, partia Kotleby, chwilowo zmarginalizowana po ostatnich wyborach. Ale może się też okazać, że do głosu dojdą w końcu prodemokratyczne, otwarte głosy ze strony społeczeństwa, ze strony partii, które odwołują się do podstawowych, fundamentalnych zasad demokracji i będą dążyć do oczyszczenia słowackiej polityki. W każdym razie Afera, która wybuchła w związku z zabójstwem i z odkrytymi przez zabitego dziennikarza faktami na temat powiązań słowackiej polityki i zorganizowanej przestępczości, na długo jeszcze pozostaną przedmiotem dyskusji nie tylko na Słowacji, ale także w regionie, gdzie temat korupcji powraca. Powraca w kolejnych krajach takich jak Węgry i Czechy. I powiązania między organizacjami przestępczymi, a także korupcyjne zachowania samych polityków stają się coraz częstsze, coraz bardziej widoczne i piętnowane. Przez co yy, yy, może to zachwiać nie tylko sytuacją polityczną w danych krajach, ale w ogóle oceną, globalną oceną całego regionu, jeśli chodzi o poziom demokratyzacji. Może też wpłynąć na działalność instytucji międzynarodowych, które niebawem zadecydują o. Ponownym włączeniu się w umacnianie demokracji, przywracanie standardów prawa w krajach, które do tej pory uchodziły za prymusów transformacji, a więc krajach środkowej Europy. Więcej o tym piszemy w ankiecie Wisegrad Insight magazynu wydawanego przez Republikę. Piszemy my oraz analitycy i dziennikarze zaproszeni do nas w ankiecie na temat zabójstwa e, słowackiego dziennikarza. Zapraszam.